ship. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't have it. Teraz będziemy się tłumaczyć znowu. Tak, ale to nie będzie wcale proste, dlatego że... Wiesz co, nie, ja ci powiem dlaczego, wiemy, bo my wiemy. Z Andrzejem walczyliśmy ze sobą cały czas. Mieliśmy ten przycisk na wyciągnięcie ręki. Nie wiem dlaczego. Ja też nie wiem, dlaczego tego w końcu nie zrobiliśmy. Nic mądrego na swoje wytłumaczenie właściwie. Nie można tak zrobić, a potem tak mówić. No trzeba powiedzieć, byłaś beznadziejna. No. Złamaliście właśnie dziewczynie serce. Niestety nie byłaś. Co, ja zresztą ci nie, powiem, że nie znalazłabyś się tutaj, gdybyś była beznadziejna. Ja ci nie powiem, że jesteś beznadziejna, bo to było... Bo to, myślę, że to było bardzo poprawne i tak myślę sobie, o fajnie, ale nie, po prostu nie, nie chwyciło mnie. Były takie momenty, które były piękne w twoim wykonaniu. Ja uwielbiam tą piosenkę. I czekałam, aż ty wybuchniesz. Chyba tak. A niestety to było takie... Wybuch kontrolowany. Niestety, bo nie chwyciłaś tego dźwięku. I po prostu się przestraszyłaś. Takie mam wrażenie, że przestraszyłaś się tej piosenki. Nie oznacza to, że nie masz fajnego głosu i nie masz potencjału, bo... Ja mam do ciebie ogromną prośbę. Jeśli okaże się, że ten program przetrwa, i będzie jeszcze jeden sezon, albo no, niezależnie od tego, czy... Nie, to mnie tak złamało, że ja w ogóle idę do domu. Nie, zamykam się na 6 miesięcy, piszę piosenki takie dołujące, że po prostu... Błagam cię, posłuchaj. I wtedy wydaję płytę i number one i będzie dobrze. I dostaniemy za swoje. No, można powiedzieć, że jesteście właśnie ojcami mojego sukcesu. Dziękuję. Słuchaj, już samym podejściem wygrywasz, moim zdaniem. Czasami trzeba po prostu znaleźć trochę tego tej soli i pieprzu. Zwłaszcza odrobinę pieprzu. Gdzieś. Solić, pieprzyć i przyjść jeszcze raz. Fajnie, cieszę się, że tu byłam, naprawdę. Dzięki. It's not warm when she's away. Jezu, jestem taka zła. Naprawdę. No kurczę, jak już się jej nie podobało, to powiedzcie, że... Nie, że nie poczułem, nie podoba mi się, a nie, zastanawiam się, czemu nie przycisnąłem. No, chyba nie może być gorszej rzeczy, którą można usłyszeć po takim występie. Kurczę, jestem zła. Bo dzisiaj ktoś zginie. Ja. Tam serce nie pęka, jak mam powiedzieć to, co myślę. Właśnie to jest ale... najgorsze, że my musimy odrzucać tych ludzi, nie? Wiesz co? Słabe to jest. No. Ja dla samego faktu nie mam potem w ogóle nacisnąć. Każdy z nas ma pewnie do samego końca tak. Nadzieję, że któryś z nas... Ja mam taką nadzieję, że w końcu po prostu się zrobi coś takiego, że ale ten z tym głos numerem, w ogóle co, ale pokaże. Ale tu masz rację, kurde. Ja czekałem i mówię, gdzie jest jebnięcie, nie? A go nie ma. Ona każdy z tych dźwięków zaśpiewała w ogóle i inną... Ale barwę miała świetną. Cholera, szukała. Ula zna wartość swojego głosu i wszyscy znają. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków Vaio.